Panie trenerze, gdyby przed meczem panu dawali remis z Wisłoką Dębicą, to pewnie brałby pan to w ciemno, ale po meczu dzisiejszym można czuć pewien niedosyt. No tak, przed meczem myślałem, że jeżeli zremisujemy, to trzeba będzie mówić, że szanujemy punkt i ważne, że nie przegraliśmy. Ale też trzeba powiedzieć, że wyszliśmy z zestawieniem, żeby ten mecz wygrać. Myślę, że te pierwsze 15 minut też to pokazało. No, remis po takim meczu, w którym to Wisłoka miała przewagę, trzeba powiedzieć. My się nastawiliśmy na defensywę i szukanie swoich sił w kontratakach. Mimo tego, że tak było przynajmniej zaplanowane, że tych kontrataków nie będzie wiele i trzeba będzie każdą sytuację wykorzystać, to uważam, że stworzyliśmy sobie podobną ilość sytuacji co Wisłoka, być może nawet i więcej. Mhm. Widać po pańskim zespole, że ciągle się uczy tej ligi, ale z meczu na mecz jest coraz lepiej. No tak, ja to cały czas powtarzam, że my się uczymy tej ligi z meczu na mecz i każdy mecz to jest dla nas bardzo cenne doświadczenie. Już tu w szatni też rozmawialiśmy, byliśmy niby świadomi, że jest różnica między rozgrywkami w czwartej lidze, a w trzeciej. Natomiast już dzisiaj wiem, że to nie jest różnica, tylko to jest zupełnie inna dyscyplina sportowa, inna gra, inne zasady gry na boisku i to trzeba naprawdę się dostosować. Z czym na początku mieliśmy problem. No, w tej chwili uważam, że już po części jesteśmy dostosowani. Popełniamy dużo mniej błędów w defensywie, lepiej wyglądamy taktycznie, lepiej biegamy. Jesteśmy świadomi, że nie wolno popełnić prostego błędu. Dobrze gramy w ofensywie, choć dzisiaj zawiodła, uważam, skuteczność. Brakuje tylko chyba zwycięstwa u siebie, żeby się przełamać u siebie, bo kiedyś to była twierdza Tomasowi, a w tej chwili no, ciężko jest o wygraną u siebie. No tak, bardzo żałuję, że jeszcze nie odnieśliśmy zwycięstwa tutaj. Mam nadzieję, że to przyjdzie już za tydzień z Czarnej Połaniec. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, jakich mieliśmy tutaj rywali, to po pierwsze. A po drugie, też myślę, że kibice na żaden mecz nie mogli narzekać. Myślę, oprócz tej pierwszej połowy z Krakowią, bo w meczu i z Siarką, i w meczu dzisiejszym na pewno podjęliśmy rękawice i pokazaliśmy swoim kibicom, że potrafimy grać. Ja mówię, ja już nie pozwolę na taki mecz, jak był z Krakowią, tak po pierwszą połowę. Zrobię wszystko, żeby ten zespół prezentował się tak jak nawet i dzisiaj, bo ja jestem dzisiaj dumny ze swojego zespołu, że wyszedł, biegał cały mecz, walczył na każdym meczu boiska, realizował założenia taktyczne i mimo tego, że ten potencjał taki czysto finansowy naszego klubu jest dużo mniejszy niż innych, to spokojnie sobie radzimy i jesteśmy równorzędnym przeciwnikiem dla wszystkich, także trzeba naprawdę powiedzieć, że dajemy radę. Czyli zapraszamy na mecz za tydzień z Czarnymi Połaniec i liczymy na pierwsze zwycięstwo u siebie. Tak, trzeba powiedzieć, że świetna sprawa, że tylu ludzi chodzi na mecz. Bo nawet sam się nie spodziewałem, że będzie tylu kibiców, a te trzy mecze pokazały, że wiara w Tomaszowie jest, że tak powiem, piłkarska i no mówię, trzeba to bardzo chwalić. Dziękuję kibicom za wsparcie, dziękuję za brawa, dziękuję za doping i proszę o więcej. No właśnie, postawa kibiców jest, można powiedzieć, godna podziwu, no bo brak zwycięstw, a jednak mimo wszystko umiał docenić wysiłek pańskiego zespołu. Nie wspominam tu jakichś o hejterach tam internetowych, bo to zostawmy tam. To tak, kibice nas wspierają, to czuć z trybun, że dostajemy to wsparcie i myślę, to bardzo pomaga, szczególnie w końcówkach tych meczów. No jeszcze raz powtarzam, bardzo żałuję, że do tej pory nie wygraliśmy. Mam nadzieję, że przyniesiemy radość kibicom już w niedzielę za tydzień.